Dobry wieczór Państwu. To już nasze kolejne, trzecie spotkanie. Na pierwszym rozmawialiśmy o Kościele i o wizji Kościoła Jana Pawła II, Karola Wojtyły i Józefa Tischnera. Poprzednie było poświęcone problemom Solidarności, wizji Solidarności. A dzisiaj będziemy mówić o relacji człowieka i Boga. Ale o relacji, która w jakiś sposób jest relacją partnerską. Znaczy nie będziemy mówić o Bogu Stworzycielu i o człowieku stworzeniu, tylko będziemy mówić o relacji szczególnej, o dramacie religijnym, o dramacie tym najważniejszym, podstawowym dla ludzkiej egzystencji, o dramacie, który wydarza się między boskim, między człowiekiem a Bogiem w relacji taki ja i ty. Witam moich znakomitych gości, ojca profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego z Krakowa, dominikanina z Uniwersytetu Papieskiego, Jana Pawła II i księdza profesora Alfreda Wierzbickiego z Lublina, z Kulu. Obaj panowie są znakomitymi znawcami myśli Karola Wojtyły i księdza Tischnera. Właściwie mogę powiedzieć, no, że byliście współpracownikami. No, w każdym razie ojciec Kłoczowski był bliskim współpracownikiem przez wiele lat na tworzącej się, kształtującej Akademii Papieskiej. Przyjacielem, współpracownikiem księdza Tischnera, a ksiądz profesor Wierzbicki przyjacielem i uczniem księdza profesora Stycznia, najbliższego, pierwszego takiego ucznia Karola Wojtyły, Jana Pawła II. No więc to też jest właściwie taka wiedza, znajomość myśli, twórczości. No właściwie z pierwszej ręki, no może no z drugiej troszeczkę, z drugiej troszeczkę. Tak. Więc proszę Państwa, zaczniemy. Zaczniemy od Jana Pawła II, Karola Wojtyły i od jego wizji właśnie relacji, jaka dzieje się, wydarza się między Bogiem a człowiekiem. Ksiądz profesor Wierzbicki, bardzo proszę. Zanim o tej relacji spróbuję coś powiedzieć, to chcę dokonać pewnego wyznania, że ja przez wiele lat czytałem Karola Wojtyłę jako filozofa i właściwie nie bardzo byłem przekonany do jego twórczości literackiej. Aż w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, byli poniekąd za to odpowiedzialni studenci z koła filozoficznego na Kulu. Zaraz po śmierci Jana Pawła II urządzili sesję i przydzielili każdemu, co kto ma mówić. Ja oczywiście rwałem się, żeby mówić o filozofii, a oni mnie poprosili, żeby przyjrzeć się filozofii w jego poezji. Myślę sobie, co za wariactwo. Ale zacząłem właśnie tak czytać wczesnego Karola Wojtyłę, Pieśń o blasku wody. I te wczesne utwory poetyckie, które są głęboko naznaczone także spotkaniem z Janem od Krzyża. I sobie uświadomiłem, że cały późniejszy Wojtyła już wtedy, jego świat myślowy istniał i że pierwszą jego intelektualną krystalizacją, intelektualna krystalizacja dokonała się w poezji, a nawet w pewnym sensie ona w filozofii została zatracona z powodu tego, że dyskurs filozoficzny jest analityczny, a ogląd poetycki jest bezpośredni. I to jest charakterystyczne, że jednak on nigdy poezji nie porzucił. Nawet już jako papież wszyscy sądzili, że łącznie z nim samym chyba, że to jest rozdział zamknięty. Zdaje się, że to są jego własne słowa. Zapytany przez Navarro Valsa powiedział, że to już jest rozdział zamknięty. Okazało się, że nie całkiem, bo był jeszcze tryptyk rzymski. Ale wracając, czy podejmując dopiero to pytanie, otóż kiedy mówimy o dramacie spotkania człowieka z Bogiem, to trzeba pamiętać, że właśnie
w dramatach Karola Wojtyły. Najbardziej właśnie ta problematyka dochodzi do głosu. I też ku mojemu zdumieniu, bo akurat wczoraj na nowo odczytałem jego, no to nie jest najwcześniejszy, bo są jeszcze te z okresu wojny, ale zaraz po wojnie młody 25-letni Wojtyła zaczyna pisać Brata naszego Boga. To oczywiście jest, ten dramat jest zainspirowany historią brata Alberta, ale ja myślę, że tam jest także dużo własnych przeżyć i zmagań Wojtyły, o jego powołanie, o jego miejsce w życiu, o jego rolę w życiu. I podczas kiedy ta wczesna poezja, jak powiedziałem, tak bardzo naznaczona wpływami Jana od Krzyża, ona jest niezmiernie spokojna. Tam już jesteśmy, że tak powiem, jakbyśmy po burzy dopłynęli do spokojnego portu, przepraszam za tę metaforę. Ona jest trochę wojtyłowska, bo mamy taką piękną frazę wybrzeża pełne ciszy. I to jest rzeczywiście jakby pewien punkt dojścia. Powiedziałem, że nawet Jakuba mocującego się z Bogiem. Jest cudowny wiersz z lat 50., kiedy właśnie motyw Jakuba się pojawia. Ale właśnie w dramacie Brat naszego Boga tam jest właśnie no, zmaganie ze sobą i zmaganie z Bogiem. Ja przytaszczyłem, choć powinienem przecież wiedzieć, że tu jest wspaniała biblioteka i nie trzeba kilogramowej książki taszczyć z Lublina, ale przywiozłem. A no właśnie, nigdy nic nie wiadomo. Chcę Państwu przeczytać nawet nie całą scenę, rozmowę Adama, czyli późniejszego brata Alberta z Heleną, z panią Heleną, tak pod, właśnie jako taka persona występuje tutaj. O czym? A no właśnie, o co toczy się gra w sztuce? Pani Helena, a ja jestem pewna, że nie. Wtedy to wszystko dopiero nabiera znaczenia, zyskuje pełną wartość. Z kolei to przeżycie przenosi się w nasze posłannictwo. Tu powinienem dodać taki komentarz, że wcześniej jeden z gości Adama, który jest no, na rozdrożu, jest jeszcze malarzem, ale już coraz mniej maluje, ponieważ zajmuje się bezdomnymi. I on bardzo się miota ze sobą. Ktoś zresztą mówi, cóż to za pracownia. Ona stała się już przytułkiem dla biedaków. No i Helena mówi, że nie, to wszystko będzie miało sens dla jego twórczości, ponieważ to zostanie jakoś przepracowane i to będzie owocować jeszcze jakimiś wspanialszymi dziełami. Czyli Helena myśli jak artystka i zresztą no, to była taka artystyczna przyjaźń i powiada, całym życiem świadczę, całą twórczością Adam, jedno i drugie ma cenę ogromną. W tym wypadku jednak, daruję pani, jest to ogromnie mało. Pani Helena, mało? W jakim znaczeniu? Adam, no tak, mało, to znaczy, widzi pani, tym nie można wypłacić wszystkiego. Pani Helena, nie rozumiem. Adam, jakby to rzec? No więc, proszę mi powiedzieć, ile panią kosztuje Ofelia lub Lady Macbeth? Pani Helena, ile mnie kosztuje? Kosztuje mnie w pewien sposób całe życie. Tak, ale to dziwna wymiana, dziwny wykup. Za każdym razem płacę pełną cenę i za każdym razem płacę ponownie. Adam, tak, to rzeczywiście dziwny wykup. Otóż widzi pani, ja za tę cenę nie mogę się wykupić. Pani Helena, komu? Sobie. Adam, nie jestem sam. I myślę, że to właśnie to zdanie jest kluczowe.
nie jestem sam. Nie będę już dalej nawiązywał do brata naszego Boga. No, wiadomo, że w życiu Alberta Chmielowskiego następuje ten przełom i można by powiedzieć, że dramat jest dramatem wyboru. Jeśli spróbujemy się wmyśleć w filozofię Karola Wojtyły, ja bym w ogóle odczytywał całą osobę i czyn, to jest niezmiernie trudna i wielowątkowa książka, jako książkę o wolności, o samostanowieniu. I dramat jest możliwy, jest konieczny właśnie dlatego, że wybieramy, cokolwiek wybieramy siebie. U Karola Wojtyły są też takie ciekawe właśnie rozważania o tym, że wybór jakiegokolwiek dobra jest jednocześnie wyborem siebie. On wręcz mówi o autoteleologii człowieka i później, kiedy przeprowadza rozważania dotyczące wartości ludzkiego czynu, to obok wartości moralnej widzi jeszcze bardziej jakby rdzenną, na której wspiera się wartość moralna, wartość personalistyczną ludzkiego działania. I właściwie od tego, czy ta wartość zostaje zrealizowana w działaniu wspólnie z innymi, czy można by powiedzieć pomiędzy ocenę tego działania, czy na ocenę tego działania rzutuje wartość personalistyczna. I dlatego mamy bardzo ciekawą analizę, ja tylko skrótowo przypomnę, postaw autentycznych i nieautentycznych. Autentyczne postawy to solidarność i sprzeciw, a nieautentyczne to konformizm i unik. Można powiedzieć tak, że w solidarności i sprzeciwie człowiek jest całym sobą dla jakiejś sprawy, wspólnie z innymi, a wtedy, kiedy unika, czy wtedy, kiedy staje się konformistą, wtedy właściwie go nie ma, wtedy niknie jako osoba. Więc ja widziałbym tak, że w ogóle problem dramatu u Wojtyły to jest stawanie się osoby. No, można by nawiązać do pewnych wątków, moim zdaniem, z najbardziej ciekawego utworu Karola Wojtyły, Promieniowanie ojcostwa. Ja zresztą niedawno opublikowałem w Etosie taki esej, jeden z najdłuższych, jaki napisałem, bo 20 kilka stron, no ale nie można było tego jakoś zwięźlej ująć, ciągle mi się rozrastał. I odczytałem mianowicie, no właśnie, tu już jest problem gatunku, czy to dramat, czy to misterium, czy to dramat myśli, to medytacja, to pomijam. W każdym bądź razie, jeśli się przyjrzymy temu dramatowi, on jest niedokończony. Z tego powodu, że tam są wszystkie wątki, które później także jako Jan Paweł II będzie rozwijał w teologii, w tak zwanej teologii ciała, choćby samotność. I to jest właśnie, ale samotność nie psychologiczna, no, taka jak powiedzmy, jak wczoraj byłem przez całe popołudnie w domu, co mi się ostatnio niezbyt często zdarza, no to byłem sam, ale nie tego typu samotność, tylko samotność, tu są jakby dwa poziomy samotności. Z jednej strony samotność to jest moja podmiotowość, ale tu jeszcze mamy drugi poziom, drugi wątek. Człowiek chce się zamknąć w sobie. Cóż, i tam są cudowne frazy o szczelinie. Bóg w naszej konstytucji bytowej, jeśli można by tak szumnie powiedzieć, Bóg pozostawił nas otwartymi, niedomkniętymi szczelinami, którymi wchodzi. I to można by, no właśnie najkrócej powiedzieć, że tak obejmuje nas i tak nas przemienia promieniowanie ojcostwa, ale nie bez naszego udziału. I już na koniec kilka myśli opartych na
homilii papieskiej z krakowskich błoń podczas pierwszej pielgrzymki do Polski i odwołuje się do własnych przeżyć, bo ja wtedy tam byłem i papież mówił o dziedzictwie, o chrześcijaństwie, o dziedzictwie świętego Stanisława i postawił pytanie, czy można odrzucić to dziedzictwo. Myślę, że ja spontanicznie wtedy powiedziałem, że nie można. I nagle mnie papież zaszokował, powiedział, można. Zrobił przerwę i dodał, można, ale czy wolno? Bo to jest, proszę Państwa, właśnie dramat. Można Bogu powiedzieć nie, ale pytanie, czy wolno? I kiedy tak sobie myślę o obecnych obchodach 1050. rocznicy chrztu Polski, to wydają mi się one strasznie wodewilowe. Przepraszam, że tak to powiem. Nie ma dramatu. A przecież i myślę, że właśnie tutaj także ja pamiętam, że dla mnie to było swoistym także poznawczym wstrząsem. Byłem wtedy no, dość młodym człowiekiem, 21-letnim i nie spodziewałem się, że papież powie, że można Bogu powiedzieć nie. On oczywiście opisywał stan faktyczny. Ludzie mówią Bogu nie, my sami mówimy Bogu nie, ale tu jest właśnie sedno dramatu. Do tego doprowadza nas nasza wolność. I teraz drugie pytanie. Można, ale czy wolno Bogu powiedzieć nie? I myślę, że ten dramat, on właśnie ten dramat spotkania Boga z człowiekiem, on właściwie od tych pierwszych poematów Wojtyły, o których mówiłem, aż do nauczania Jana Pawła II jest bardzo wyraźny. Bardzo dziękuję. Myślę, że będziemy wracać do tych wątków za chwilę w rozmowie. Natomiast teraz ojciec Kłoczowski i filozofia dramatu Józefa Tischnera. Tischner nie pisał dramatów. W dzieciństwie pisał wiersze. Natomiast wykładał w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, czyli na Wydziale Reżyserii, czyli coś z dramatem miał wspólnego, ale powiedziałbym to w filozofii, może posługiwał się stroną literacką dramatu, czy w ogóle sytuacją dramatyczną, natomiast przede wszystkim chodziło mu o opis człowieka. Filozofia dramatu to jest przedostatnia książka, która ma dopełnienie i można pewne wątki, które jakby nie zamknięte są w tej filozofii dramatu, znaleźć w ostatniej, czyli Spór o istnienie człowieka. Chciałbym tutaj przypomnieć pewne podstawowe wątki, które by może wyjaśniły, cóż w ogóle znaczy filozofia dramatu. Ktoś, kto by tak pierwszy raz to usłyszał, to by pomyślał, że kto jest jakiś specjalista od teorii literatury i zastanawia się, na czym polega. Na przykład Garden był wielkim znawcą również od dzieła literackiego. Jednak Tischnerowi chodzi przede wszystkim o człowieka. I wyszedłszy od fenomenologii, od zmagania się z wartościami, odkrył to, że człowiek nie idzie sam przez świat, tylko zawsze jest inny i zawsze jest coś wokół niego. I można by powiedzieć, to słowo tak często u Tischnera się nie pojawia, ale znalazłem je u jego bardzo wnikliwego komentatora, który moim zdaniem jest, wnosi pewien takie światło w myśli tischnerowską. Słowo znane w filozofii dialogu, szczególnie u Martina Bubera, pomiędzy. Słowo pomiędzy, które nie jest tylko konstrukcją jakąś pomocniczą, ale jakimś wskazuje na miejsce, w którym człowiek działający się znajduje. Człowiek jest zawsze pomiędzy. I są różne wymiary tego pomiędzy. Pierwsze to to, że człowiek, będąc cielesny, znajduje się
wobec świata. Świat jest tłem dla jego życia. Wtedy, gdy człowiek zaczyna działać, to co go otacza, staje się, i to wyraźnie taka dramatyczna przenośnia, staje się sceną. To jest punkt wyjścia zresztą dla całej głębszej refleksji Tischnera, który twierdzi, że filozofia ta klasyczna zajmowała się w dużym stopniu właśnie sceną, to tym światem, po którym chodzimy, czy w którym jesteśmy zanurzeni. Za mało zwracała uwagę na tego, kto na tej scenie się porusza. Bowiem to pomiędzy człowiekiem i światem to staje się pewnym tłem, na którym człowiek, spotykając drugiego, wchodzi w nim w dialog. Ale dialog nie jest po prostu od razu pełnym porozumieniem się, jest spotkaniem, ale ten dialog może być i rozstaniem. I pomiędzy tymi dwoma postawami znajduje się ogromna gama rozmaitych rodzajów zachowań i tego, co dzieje się z każdym z tych, którzy są uczestnikami tego spotkania, tego dialogu. Ten dialog wydarza się najpierw z człowiekiem, ale czy z tego spotkania z człowiekiem, czy też ze sceną, otwiera się perspektywa, w której człowiek dostrzega Boga. Dla Tischnera, jak w całej filozofii dialogu, to pomiędzy nie ma charakteru linearnego w sensie linii prostej, lecz raczej, to może nieporadna figura dla opisania tego, ale bardziej trójkątem, bowiem pomiędzy trzema komunikującymi się podmiotami. Ja, ty i ten z dużej litery. On, który, i to jest ważne dla wskazania na religijny wymiar dialogu, ten, który jest jednym spośród, by prowadzić do tego, który jest poza. W tym sensie można tu powiedzieć. Spotkanie ludzkie też wyraża się w czym? W spotkaniu albo rozstaniu. I tutaj ta możliwość, to zawieszenie w tej możliwości rozstania Tischner nazywa wymiarem dramatycznym. I tutaj warto by to bliżej przybliżyć, bowiem się bardziej wczyta w tekst Tischnera, szczególnie w jego polemikę z Schellerem. On tutaj polemizuje w pewnym sensie, czy odchodzi od poglądów Schellera. Scheller napisał taki znakomity, krótki, treściwy esej o tragizmie. O tragizmie przede wszystkim w takim, jakim znamy z tragedii greckiej. Za tą tragedią stała też wizja człowieka. Człowieka, który jest zmuszony, by jego życie było realizacją jakiegoś scenariusza, które zostało zapisane poza nim. I on jest tylko wykonawcą jakichś wyroków, a jeżeli ucieka, to Nemezis bezskutecznie go znajduje i karze. Człowiek jako jednostka, czy w spotkaniu z drugim człowiekiem, czy w samotności, jest w sporze z anonimową siłą i mocą, która jak los decyduje o nim, i ten wyrok na niego zapadł, zanim jeszcze się narodził. I taka jest dla Tischnera wizja tej
no, wielkiej tragedii greckiej zmagającej się z losem. Można by powiedzieć, że Tischner jakby chce tę scenę rozegrać jakby nie, czy w innej trochę, w innej, otwierając inną księgę. Otwierając Biblię. Otwierając Biblię. Gdzie temu dążeniu człowieka do tego, by zaistnieć, by ocalić, by jego nadzieja została ocalona i urzeczywistniona, nie zmaga się z anonimowym losem, lecz spotyka tego, który nazywa go po imieniu. U Tischnera jest takie ciekawe zdanie, prawda? Że z Lewinasem, to jest taki bardzo wybitny żydowski, bardzo głęboko religijny myśliciel, piszący po francusku, aczkolwiek pochodzenia z Kowna, że trzeba Platona przepisać na strony biblijne. To znaczy ta cała wizja zmagającego się z losem tragicznego człowieka przepisać na dramatyczną historię człowieka z Biblii, gdzie tym, o co chodzi tak naprawdę, to jest dobro. Dobro. Nie los decyduje, dążenie do dobra. I tu znowu dramatyczne napięcie pomiędzy zgubą i ocaleniem. Zgubą i ocaleniem. Bohater starożytny, Odyseusz, po wojnie trojańskiej wraca do swego domu, powraca, by odnaleźć siebie. Los akurat mu tutaj sprzyja. Przeciwieństwem jego jest Abraham, który zostawia swój dom rodzinny i wychodzi tam, gdzie wzywa go głos. Ale to wędrowanie za głosem nie jest prostym wypełnianiem zapisanego już z góry scenariusza, tylko jest nieustannym zmaganiem się z tym głosem i z sobą, czyli w samo to zmaganie jest wpisane w samą strukturę tego człowieczeństwa. I w tym sensie refleksja nad człowiekiem musi zdać sobie sprawę, że nie jest on jakąś statyczną i bezpieczną strukturą, poddaną tylko jakiemuś determinizmowi biologicznemu czy po prostu fizycznemu, lecz jednak by opisać człowieka, trzeba opisać jego, i to jest takie charakterystyczne dla Tischnera określenie, perspektywie agatologicznej, od agaton dobro, perspektywie dobra. Tę perspektywę człowiek odnajduje w sobie, albowiem wpisane jest w niego życie, i tu zdecydowanie i bardzo świadomie Tischner odwołuje się do świętego Augustyna, pragnienie pełni, pragnienie zrealizowania. Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie, Panie. W tym sensie religia nie jest jakąś konwencją społeczną czy pewnym uczestniczeniem w szlachetnej tradycji. Jest poszukiwaniem przez człowieka odpowiedzi na to pragnienie, które odnajduje w sobie. I stąd ten dramat także i w wymiarze religijnym. Dramat rozgrywany w tym trójkącie. Ja, ty i on. Albowiem w pewnym momencie on stał się ty. Słowo zamieszkało pomiędzy nami. Pomiędzy nami. Też nie jako zapisany los,
który gdy nie jest posłusznie przez człowieka realizowany, dopadają go nemezis, katują i zniszczają. Wręcz przeciwnie, ten, który staje przede mną, by wezwać mnie do moją skończoną wolność, do jego nieskończonej wolności, staje jako zadanie dla mojej wolności, które ostatecznie realizuje się, to już bardzo mocno w ostatnich dwóch rozdziałach z tego sporu istnienie człowieka, pisze Tischner, urzeczywistnienie paradygmatu, który się wyraża w takim określeniu uczłowieczenie Boga i przebóstwienie człowieka. To nie znaczy, że sprowadzamy Boga do człowieka, by przebóstwić tego człowieka, nie, tak jak u ateisty Feuerbacha, homo homini deus est, człowiek jest Bogiem człowieka, wręcz przeciwnie. Raczej Tischner tutaj, nie powołując się wprost, ale bardzo mocno jakby jego myśl jest zakorzeniona w bardzo tradycyjnej myśli ojców Kościoła. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. To ojcowie greccy, a później łacińscy powtarzali wielokrotnie. To, tego nie ma wprost cytowanego u Tischnera, ale bardzo mocno w tę stronę podprowadza. I myślę, że również i w takich już mniej filozoficznych, ale jego bardziej wykładowych tekstach, czy w takich rozważaniach rekolekcyjnych, gdy nawiązuje do mistrza Eckharta i tak dalej, bardzo wyraźnie ten moment dramatyczności, uczłowieczenia Boga, przebóstwić człowieka, jest zarysowane. Nic bowiem nie jest wprost dane, tylko zadane ludzkiej wolności, w którą wpisana jest nadzieja. To tyle w charakterze wpływu. Bardzo dziękuję za te znakomite dwa ogromnie bogate wstępy. Ksiądz profesor powiedział szczelina, a ojciec Kłoczowski powiedział pomiędzy. Czyli ten moment otwarcia człowieka na Boga, ten moment, w którym coś może się wydarzać, jest jakieś miejsce, gdzie człowiek jest niezamknięty, niedokończony. I w tym miejscu może pojawić się drugi człowiek i może pojawić się Bóg. Nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzą, ale wydaje mi się, że w myśli Karola Wojtyły te dwa dramaty, mówię tutaj bardziej językiem Tischnera, ale ta relacja z drugim człowiekiem widoczna przede wszystkim w miłości i odpowiedzialności i relacja z człowiekiem i z Bogiem są paralelne, ale jednak pierwsza jest i zasadnicza relacja z Bogiem. To znaczy ta relacja z Bogiem wszystko tworzy i kształtuje to z niej, to ona jest wzorem, który uczy nas relacji z drugim człowiekiem. Wejście w bardzo mocną relację miłości. Tu jest problem wolności, prawda? Taki pięknie podjęty u Wojtyły, zresztą inaczej niż u Tischnera, problem wolności, że wolność jest ku miłości. Wolność jest wyłącznie do momentu wyboru. W momencie, kiedy wybieram, kończy się moja wolność, zaczynają się dzieje mojej miłości. Mojej miłości i pewna droga się zamyka. Ale czy to jest tak, że ta relacja Wojtyła w miłości i odpowiedzialności mówi o tych dwóch rodzajach, że miłość z Bogiem może właściwie mieć taki sam kształt, jak miłość między, jaka jest między miłością a kobietą. On mówi, że jedna i druga może być miłością oblubieńczą, może być tym jedynym wyborem, tym moim jedynym drugim ty, że właściwie wybierając, wybieramy albo tak, ale w jakiś sposób zawsze jest to wybór Boga w mojej miłości. Na pewno ogromnie istotny jest tutaj Jan od Krzyża. Dla Tischnera ten Jan od Krzyża wydaje się też być ciekawy i ważny. On bardzo często wraca do Jana od Krzyża. Natomiast mam wrażenie, że u Tischnera jest trochę odwrotnie, to znaczy, że relacja, spotkanie z drugim człowiekiem jest pierwotne. To znaczy od tego zaczynamy i dopiero to, co wydarza się między mną a drugim, właśnie to pytanie i odpowiedź, to
że jestem zapytany i muszę odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć pozytywnie bądź negatywnie. Mogę się zgodzić, mogę odrzucić tą relację, mogę nie wchodzić w ten dramat, prawda? On może się skończyć szczęśliwie albo może się skończyć nieszczęśliwie tragedią, tak jak tutaj ksiądz profesor powiedział, ale spotkanie z Bogiem właściwie wydarza się na śladach spotkania z drugim człowiekiem. To tutaj bardzo bliska jest Tischnerowi ta myśl Levinasa, że drugi człowiek jest śladem nieskończonego, że my spotykamy Boga dopiero jakby poprzez relację z drugim człowiekiem, że miłość z drugim człowiekiem, ta relacja uczy nas relacji z Bogiem. Czy macie panowie wrażenie, że tak jest? Czy jednak te relacje są paralelne? Jeszcze tylko dorzucę ten problem właśnie Jana od Krzyża tutaj poruszany, bo obaj się zajmowali Janem od Krzyża, gdzie Karol Wojtyła dochodził do problemu zjednoczenia, prawda? Tak jak jest w mistyce Jana od Krzyża, ten ostateczny wymiar doświadczenia mistycznego jest doświadczeniem zjednoczenia człowieka z Bogiem, właśnie tego, no właśnie tego, czy to znaczy przebóstwienie? Tischner powie nie zjednoczenie, tylko powie pojednanie. On bardzo... I później jest właśnie, no ale czy pojednanie to jest to samo, co przebóstwienie, czy jak to widzicie, jak u nich dwóch te relacje wyglądają zasadnicze? Jest tu mnóstwo kwestii. Ja tylko przy jednej sprawie się zatrzymam, mianowicie można tak powiedzieć, że rzeczywiście u Wojtyły na etapie miłości odpowiedzialności najpierw jest spotkanie z człowiekiem. Ale tak jest, że myśl Wojtyły i Jana Pawła II, ona się rozwijała. I mamy ten cykl kateches, ale właściwie to nie były katechezy, to był głęboki traktat filozoficzno-teologiczny, komentarz do Księgi Rodzaju, a właściwie do jednego kluczowego zdania z Księgi Rodzaju odnoszącego się do stworzenia i sposobu, powiedziałbym, pewnego właśnie wyjątkowego sposobu stworzenia człowieka. Mężczyzną, przepraszam, na swój obraz stworzył ich, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I to był stary problem myśli chrześcijańskiej, który na swój sposób rozwiązywał choćby święty Augustyn. On próbował dopatrzeć się w samej strukturze ludzkiej duszy podobieństwa do Boga, ponieważ jako chrześcijanin już myślał o Bogu trynitarnie, to właśnie w strukturze duszy ludzkiej dopatrywał się Trójcy. Pamięć, wola, umysł. To jest właśnie Trójca odciśnięta, odbita, obraz Boży w człowieku. Ale Jan Paweł II idzie w zupełnie inną stronę. Nie zajmuje się jednostkową duszą ludzką, choć kiedy prowadzi rozważania o samotności i podmiotowości i o osobie, to się i tym wymiarem zajmuje, ale zajmuje się tym, co jest pomiędzy i jak obraz Boży odzwierciedla się w strukturze ludzkiej cielesności, ludzkiej seksualności. I tak jak można by powiedzieć, że wcześniejsza refleksja metafizyczna wprowadziła na gruncie teologii stworzenia pojęcie, którego metafizyka grecka właściwie nie znała, to Gilson pokazuje, mianowicie rozróżnienie między istotą a istnieniem. W samej konstytucji bytu. Tak Wojtyła czy Jan Paweł II, właściwie ten tekst powstał jeszcze w Krakowie. On go zabrał ze sobą do Rzymu i miał w pewnym sensie gotowy tekst do wygłaszania w każdą środę. To w ogóle było wariactwo, przepraszam, że tak powiem, tak trudne teksty, tak hermetyczne wygłaszać pielgrzymom, którzy przychodzą po pocieszenie i po błogosławieństwo. No ale na szczęście te teksty zaczęto także interpretować, bo one są niezmiernie trudne. To są w zasadzie, no, można powiedzieć, że te słupy milowe chrześcijańskiej antropologii. No i co on w końcu mówi? Że obraz Boży jest
pomiędzy, właśnie w tej strukturze dwoistości ludzkiej, mężczyzny i kobiety, jak właśnie to tłumaczenie mówimy niewiastą, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I w tym sensie można by powiedzieć, że Bóg jest bliższy człowiekowi w jego strukturze bytowej i właśnie tej z powodu, że właśnie ciało nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do człowieka, jak są niektóre antropologie kartezjańskie czy pokartezjańskie, ale ciało uczestniczy w podmiotowości człowieka. Oczywiście to jest powrót do tej naprawdę rewelacyjnej antropologii biblijnej, która no, posługiwała się bardzo prostym językiem, a jednocześnie zakorzenionym w doświadczeniu. I to próbuje Jan Paweł II też pokazywać. On jakby prześwietla te bardzo czasem archaiczne i czasem nawet nieporadne frazy biblijne tymi podstawowymi ludzkimi doświadczeniami. Widzi, że tam właśnie wpisane, włożone jest no, podstawowe i właściwie transhistoryczne, ponadhistoryczne doświadczenie człowieczeństwa. I w tym sensie ja bym powiedział, że trzeba uwzględnić całą tę drogę pomiędzy miłością i odpowiedzialnością, która jest no, wczesną książką Karola Wojtyły i napisaną trochę na użytek młodych ludzi, którzy chcieli coś mądrego usłyszeć o miłości, a usłyszeli coś bardzo mądrego o miłości i na swój sposób wtedy także niezmiernie nowatorskiego, dlatego że tam w miłości i odpowiedzialności no, są zupełnie inaczej stawiane akcenty niż wcześniej doktryna katolicka stawiała. Na pierwszym planie jest miłość, a prokreacja jest owocem miłości. Zresztą niedawno, ja przez pewien czas byłem prorektorem seminarium w Lublinie i w bibliotece odnalazłem bardzo ciekawy list biskupa Wojtyły do ówczesnego biskupa pomocniczego, biskupa Strąkowskiego, któremu posłał, widocznie się przyjaźnili, nawet nie znałem tego wątku, posłał miłość i odpowiedzialność z zapytaniem, jak on patrzy na to, bo ja się bardzo boję, co powiedzą inni biskupi. Nie wiem, co Strąkowski mu odpowiedział, bo zachował się list Wojtyły do Strąkowskiego, 2 czy 3 zdania wraz z książką, no ale to znaczy, że on wtedy był głęboko świadomy, jak książka jest też, no, jak może być kontrowersyjna i faktycznie spotkał. Nie odpowiedział, że go schował głęboko. No. Tak, właśnie. Ale musimy pamiętać, że no jednak od miłości i odpowiedzialności do mężczyzną i niewiastą stworzył ich, to jest wielka droga i tu już można by powiedzieć, że jest ta klarowna wizja rozumienia człowieka jako stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. No ale oczywiście to jest tylko początek dramatu, bo jest jeszcze upadek, jest odkupienie i jest przebóstwienie człowieka, które nie dokonuje się bez udziału woli ludzkiej. Także myślę, że to byłyby no, takie klucze, które nam trochę by otworzyły właśnie tak zwaną teologię ciała. Zresztą ona się zaczyna od stworzenia, ale kończy się, bo to były 4 cykle, kończy się wizją, właściwie rozważaniami dotyczącymi zmartwychwstania. W teologii ciała jest cała antropologia, prawda? To znaczy cały ten wymiar, znaczy cała ta opowieść, cała ta narracja o stworzeniu człowieka, prawda, który jest sam i dopiero jest sam w świecie stworzeń i dopiero odnajduje tą, która jedyną, która jest jemu podobna, prawda? I jest to doświadczenie kością, jest kością z jego kości, krwią z jego krwi. No i tak jak no, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, no ale Ewdokimow z kolei powie, że mężczyzną i niewiastą powie, mocniej stworzył go.
To prawda? Można było powiedzieć tylko w języku hebrajskim, bo tam... Tam nie ma pojęć abstrakcyjnych. Nie ma pojęć abstrakcyjnych. Jest mężczyzna Ish i i kobieta jest Isha. Wujek, myślę, że był najbliższy tego właśnie przekazu, kiedy tłumaczył mężyna. Stworzył męża i mężynę. No, ale się nie przyjęło w polszczyźnie. Została nam niewiasta, czyli właściwie ta, co nie wie. A to niewiasta powiedziała. Nie? To spojrzenie z dołu czy z góry, to jest trochę spojrzenie filozofa i teologa, oczywiście. Odwołuję się tutaj do takiej wypowiedzi Tischnera, którą on chyba często powtarzał, to znaczy skończywszy seminarium i znalazłszy się na parafii, gdzie miał głosić kazania i nauczać religii, doszedł do wniosku, że to, czego się nauczył, jest bardzo mądre i zupełnie dla ludzi niezrozumiałe. Dlatego, że to jakiś odrębny trochę język, który jest obok ludzkiego doświadczenia, z jakim ludzie się spotykają i właściwie nie odpowiada na ich problemy. I można tak spojrzeć trochę na Tischnera, że cała jego droga poszukiwania filozoficznego to była próba pokazania tego, że Ewangelia jest nie tylko dobrą nowiną o Bogu, ale dobrą nowiną o człowieku. I w związku z tym spróbujmy, nie dlatego, żeby ustanowić Boga, ale żeby odkryć Boga, zacznijmy od doświadczenia człowieka. Jeżeli znam, powiedzmy, tę przesłankę teologiczną, stworzone na obraz i podobieństwo Boga, w takim razie poszukajmy tego podobieństwa w relacji wychodząc od dołu. Jak to jest z tym spotkaniem z drugim człowiekiem? W jaki sposób to spotkanie, to wezwanie drugiego człowieka stawia mi jakieś żądanie, jakieś wezwanie, każe mi przekraczać siebie? Czy w tym wezwaniu jest wezwanie do jakiejś nieskończoności? W tym sensie można by powiedzieć, że każde wezwanie ma sens wtedy, jeżeli stoi za nim jakaś siła, która przekracza tutaj te nasze możliwości. Tak jak każda miłość w gruncie rzeczy jest, tak jak tutaj z tego wynikało, jeżeli człowiek na obraz i podobieństwo Boga, to każda miłość ostatecznie też prowadzi do Boga. I teraz jak to jest? Czy ten drugi jest tylko narzędziem, który mam dochodzić do niego, czy jest wartościowym podmiotem, czy dobre uczynki, bo teraz jest rok miłosierdzia i robimy dobre uczynki do ciała i do duszy, to jest tylko okazja do tego, żebym sobie zapisał, że mam jakieś zasługi, dostanę się do nieba, a ten, w takim razie ten drugi człowiek jest tylko dla mnie narzędziem do tego, żeby osiągnąć jakiś cel, do którego ja dążę. Innymi słowy, Tischner odkrywa chyba, jest tutaj nawet bardziej wyrazisty od Lewinasa, nie dojdziesz do Boga, pomijając człowieka. Ja sądzę, że chrześcijanie, ta jego teza o tym, że chrześcijaństwo jeszcze nie do końca jest odkryte, mnie się ostatnio tak skonkretyzowała w ikonografii sądu ostatecznego. W Ewangelii Mateusza sąd ostatecznie jest prosty. Jest sędzia i mówi, nie dałeś jeść, nie dałeś napić, nie odwiedziłeś i tak dalej. Osądzę ciebie ten drugi człowiek. A co my wymalujemy? Malujemy jakieś hetakomby, prawda, wszystko co ożywia hollywoodzkie pomysły. A właściwie takie golaski tylko uciekają, albo wpadają do piekła, albo idą do nieba. A gdzie jest drugi człowiek? Gdzie jest ten, który jest probierzem wartości mojego życia? Cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I bo ja bym widział tu taką pewną bliskość Wojtyły i Tischnera, w moim przekonaniu, wynikające z pewnego bardzo dramatycznego doświadczenia
człowieczeństwa jakoś tutaj w tym wymiarze historycznym, żeby poszukać tej drogi, w której opowiedzenie się po stronie Boga jest opowiedzeniem się po stronie człowieka. Opowiedzenie się po stronie człowieka, choć już o tym nie wiedział, opowiadać się po stronie Boga. Ale rozmawiamy o czymś właściwie bardzo takim trudnym, no bo jeżeli mówimy o dramacie i mówimy o tym, że może on się skończyć dobrze bądź źle, że Bóg stawia pytanie, to pytanie jest obaj i Wojtyła i Tischner tutaj mówią o Adamie, prawda? Ta postać Adama jest bardzo ważna w myśli jednego i drugiego. Tischner mówi o tym zasadniczym pytaniu, to znaczy o tym Adamie, gdzie jesteś, to znaczy, że to pytanie Boga jest po grzechu, prawda? Jest pytanie, zresztą i w teologii ciała również to pytanie się pojawia, jest to pytanie, które jest niepokojem, ale jednocześnie jest jakimś głosem zawiedzionej miłości, prawda? To znaczy jest głosem kogoś, kto doświadczył tego, że został zdradzony, że został oszukany, że wybrał, ofiarował miłość, ofiarował świat i został odrzucony. Właściwie to napięcie trwa cały czas, to znaczy całe ludzkie życie trwa tak w relacji z drugim człowiekiem, jak i w relacji z Bogiem, to napięcie wybrania i ciągle możliwego odrzucenia, czy ciągle nieustannej możliwej zdrady. I właściwie nigdy nie wiemy do końca, jak to się skończy, prawda? Nigdy nie wiemy, jakie będzie ostatnie słowo naszego dramatu z Bogiem. Stąd to, czy będzie słowem zbawienia, czy będzie słowem odrzucenia, dlatego że człowiek ileś razy powiedział Bogu nie. Słowem miłosierdzia. Czy będzie słowem miłosierdzia? Są dwa pytania w Biblii, nie tylko gdzie jesteś Adamie, ale jest potem kolejne pytanie do Kaina, gdzie jest twój brat Abel? I odpowiedź Kaina, nie jestem stróżem mego brata. I tu jest bardzo ważne do refleksji. To Bóg pyta się mnie o drugiego człowieka. Czyli to jest chyba bliskie temu pozornie trójkątowi, prawda? To znaczy, że w relacje pomiędzy człowiekiem i człowiekiem wpisana jest relacja do Boga, tylko nie zawsze tego rozumiemy, czujemy i wiemy. Jak mówi, albo odczytujemy fałszywie, daję przykład studentu dominikańskiemu Lewinasie, u Lewinasa jest taka fraza, prawda, że to wezwanie twarzy drugiego człowieka mówi, nie zabijesz mnie, tak trochę w nawiązaniu do tego. I co zrozumiał student? No i co? Co mówi twarz u Lewinasa? On mówi, nie oblejesz mnie. No w jakiś sposób to jest to samo. Są różne typy śmierci. Co zrozumiał? Zwątpiłem wtedy moje zdolności pedagogiczne. Ale czy, jeżeli tak, jeżeli to czy można powiedzieć, że właściwie ostatnim słowem dramatu i tym, o co chodzi w dramacie, jest po prostu wierność? To znaczy bo to się dzieje, prawda? Te pytania wracają, odpowiedzi wracają, są one takie czy inne, ale w końcu na czym to właściwie polega? Na tym, żeby nie oszukać, na tym, żeby nie zdradzić, czy na tym... Być wiernym, ale tej nadziei, którą mi otwiera kontakt z drugim. Nadzieja to jest nie być wiernym nadziei? Nadzieja, która jest, bardzo pięknie to definiuje, takie ciekawe spojrzenie na wolność. Wolność wyraża się w nadziei. Człowiek, który stracił nadzieję, jest niewolnikiem. I odwrotnie, niewolnik, istota zniewolenia polega na utracie nadziei. Czyli, że po prostu skapitulowałeś. Nie masz przyszłości, a jeżeli nie ma przyszłości, w takim razie nie ma w tobie żadnej mocy, żadnej siły do podejmowania decyzji, do wygrzebywania się, do niezgody na to, prawda? Do właśnie, jakby powiedział, do tej solidarności. Jest unik. Unik to jest ostatecznym nazwą uniku jest bezruch.
Bez nadziei. Tak, ja już wspomniałem tutaj o miłosierdziu i myślę, że to jest ten ostatni akt dramatu. Bo kiedy przychodzi miłosierdzie? Miłosierdzie przychodzi wtedy, kiedy człowiek jest bezsilny. Ale ta jego bezsiła nie jest klęską. Zostaje podźwignięty. Jest jego klęską, jest tylko. Jest i jest i nie jest. Mhm. To nie jest ostatnie słowo o człowieku. Ani grzech, ani śmierć to nie są ostatnie słowa o człowieku. Jeśli, jak tutaj już zostało przypomniane, to jest i u Tischnera, i u Jana Pawła II, tu na pewno jest to ich wspólna myśl, że Ewangelia jest dobrą nowiną o Bogu, ale jest także dobrą nowiną o człowieku. Ale co to znaczy, że Ewangelia jest dobrą nowiną o człowieku? A no właśnie, nigdy nie odbiera mu nadziei. I stąd to jest, myślę, że najwięcej, co chrześcijaństwo mogłoby wnieść do antropologii. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No właśnie, chciałam Państwa, temat jest, myślę, egzystencjalnie ogromnie ważny, istotny, gorący, więc jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w naszej rozmowie, to bardzo zapraszam. To ja tylko jeszcze jedną myśl mam. Był nie tak dawno temu kolęda. Ja mieszkałem przez kilka lat w takim średniej wielkości prowincjonalnym mieście w diecezji łowickiej. I przyszedł ksiądz wikary po kolędzie, pyta, co u pana słychać, jak pan się czuje. No ja mówię, że jestem trochę samotny, nie mam rodziny. A on mówi, wie pan, ja też jestem samotny. Zaproponowałem mu, żebyśmy może wypili herbatę, czy zjedli zupę. No nie miał czasu, poszedł dalej, zostawił mi obrazek. On był samotny, ja byłem samotny. Przyszedł wikary. Też myślę, że to jakiś może mieć związek z tym wykładem i tą rozmową. No właśnie, dzielenie się samotnością to też dramat. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać, włączyć się? A ja może, taka mi myśl przyszła, nie wiem na ile dobra, ale no właśnie, bo jak to jest z tym spotkaniem? To nie jest tak, że my możemy zaplanować spotkanie. Są takie momenty właśnie wtedy, kiedy coś czy ktoś nas spotyka. Była tutaj mowa, to Tischner kapitalnie ujmował, że właściwie no, nasz egzystencjalny dramat dzieje się na scenie. Ale no myślę, że taki moment, kiedy przychodzi wikary, no być może on ma jeszcze 30 innych takich jak pan parafian do odwiedzenia, ale być może, że zostało utracone coś, co jest bezpowrotnie utracone, ten moment właśnie spotkania. I myślę, że to jest też no, to, czego sądzę, że no, wręcz tym tchnie Ewangelia. Ewangelia jest serią spotkań. Tak, no i właśnie, no i to nie jest tak, że spotkanie się jest zawsze, tylko to są takie momenty, kiedy ono może się wydarzyć i myślę, że to, ta gotowość na to, że na oczekiwanie jest czymś strasznie ważnym. Spotkanie z Bogiem przecież też się nie wydarza zawsze. I właściwie może się nie wydarzyć, to też jest łaska, prawda? Jakiś moment, dar. Proszę bardzo. To czy to nie osłabia jakby, to znaczy, czy to nie oznacza również, że ten dramat nie jest takim prawdziwym dramatem, tylko jest, czy ten dramat nie powinien się, czy ten egzystencjalny dramat nie powinien się zamienić w radość chrześcijańską,
pełną ufności w to ostatnie słowo? Ja myślę, że to jest problem trochę rozumienia terminu dramat, bo tak się, żeby nie kojarzyć go, że tak powiem, emocjonalnie, to znaczy, że dramat, coś się wydarzyło złego, prawda? Myślę, że to słowo dramat jest używane w sensie o to, że jest jakaś, że tu jest jakaś powaga, powaga. Natomiast żebyśmy dobrze też to ustawili, prawda, kwestię miłosierdzia. Jeden z Dominikanów, który pracuje od 20 lat w Japonii, przełożył na japoński dzienniczek siostry Faustyny. I powstał problem, dlatego że w języku japońskim nie istnieje żaden odpowiednik terminu miłosierdzie. Litość, pobłażliwość, o jakoś tak, prawda? I ogromne były debaty na ten temat, jak to oddać. Po prostu jakby w tym doświadczeniu człowieczeństwa, które tam, bo myślę, że język jest sposobem bycia człowieka. Język bardzo dużo mówi, prawda? Gdyby nie było potrzeby nazwania tego typu zachowań czy relacji międzyludzkich, prawda? Nie wiem, może naiwnie sobie to wyobrażam, że walczący, prawda, szogun, niezabicie tego pokonanego jest wyjawem litości, czyli pogardy dla niego. I jest coś w tym, tylko żeby oczywiście pogardę, ale i tak, tak nami Bóg gardzi, że w końcu nas bawi. Więc tu bym był jednak za tym, że w życiu nie mamy wykupionego kuponu na ostateczne bezpieczeństwo. I że to jest wspinaczka, której mogę odpaść. To nie on mnie wykopie. Sąd ostatecznie nie polega na tym, że Bóg mnie skaże, to ja. Jak ktoś mądry powiedział, że choć będąc niegodziwym, jakby się znalazł w niebie, to w ogóle nie wiedział, gdzie jest. Tak jak człowiek, który, tak powiem, nie ma doświadczenia miłości, prawdziwej miłości, to nie wie, co to jest. To jest to, co się kupuje, prawda, i tyle. Tutaj może wejdę w słowo. Ja nie wiem, czy jest ktoś, kto nie zna prawdziwej miłości. Ja w jakiejś takim parafialnej, w jakimś parafialnym pisemku znalazłam napisane przez kogoś na marginesie taką uwagę. Każdy, nawet najgorszy człowiek, kiedyś kogoś kochał i pragnął, i kiedyś pragnął być kochany. Nie wiem, kto to napisał. Ale mądrze. I to tak samo jak jest to, że cokolwiek uczyniliście temu najmniejszemu, mnieście uczynili, czyli kogo tam, prawda, każdy człowiek mówi, no każdy komuś kiedyś zrobił coś dobrego, nawet czasami nie wiedząc o tym, tak samo jak każdy przeszedł na pewno wielokrotnie, obojętnie obok pewnego dobra, które mógł powołać do istnienia, więc mi się wydaje, że ten, tak jak ja sobie wyobrażam sąd ostateczny, to tylko będzie tak, że my zobaczymy nie jak w zwierciadle, tylko twarzą w twarz zobaczymy co? Zobaczymy całe swoje życie, więc zobaczymy tych wszystkich ludzi, koło których przeszliśmy obojętnie, mimo że wystarczyłoby czasami nawet uśmiechnąć się do tego kogoś. Pani, dobrze by było, aby ludzie tylko obojętnie obok siebie przechodzili. No ale prawda, czasami krzywdzą. Oczywiście, zobaczymy czasami wszystko. Krzywdzą. I oczywiście wtedy już jak będziemy to widzieć twarzą w twarz, tak wprost, to nas będzie bardzo boleć. I jaka będzie rola Boga czy Jezusa? On nam pokaże też te wszystkie dobre czyny, które też czasami nie wiedzieliśmy, że właśnie komuś pomogliśmy, nawet sobie nie zdając sprawy, że to było potrzebne. I teraz pytanie, co będzie, na czym polega miłosierdzie? Mi się wydaje, że to jest to, co zresztą Pan Jezus mówi w pewnym momencie, że nic, co Ojciec dał, nie zostanie utracone, czyli nic z tego dobra nie zostanie utracone. Zło zniknie, zło zostanie unicestwione, natomiast dobro będzie trwało wiecznie,
pod warunkiem, że my nie załamiemy się, widząc to zło i nie ja sobie wyobrażam, że możemy powiedzieć w pewnym momencie, nie jesteśmy godni, ale być może jest puste piekło, nie ma tam, znaczy każdy to coś piekło, to są trudne, znaje. Strasznie zagadnienia, wie pani, ale to tak jest, oczywiście każdy jest pragniony miłości. Spotkałem się ostatnio z księdzem z diecezji opolskiej, który jest w Strzelcach Opolskich kapelanem w więzieniu, bardzo trudnym więzieniu. I on wygląda jak anioł, ale to jest bardzo mocny człowiek, także przepraszam, że tak powiem takim potocznym językiem, te oprychy go bardzo szanują. On musi mieć autorytet, bo musi socjologicznie jakoś tak działać. Ale czym się zajmuje? Powiem tak, dla większości ludzi, ci, którzy się znaleźli w więzieniu, są po prostu przekreśleni i straceni. I to jest wielki problem dużej ilości, tych szczególnie po dużych wyrokach, że oni jedyne, co jaką mają szansę, to wpaść z powrotem w te woje. I co on zrobi? Co to jest miłosierdzie? On proponuje tym ludziom, założył kilka domów dla tych, którzy wychodzą z więzienia i rodzaj wspólnoty, żeby oni znaleźli się razem i nie tylko razem, żeby jeszcze inni z nimi byli. Żeby po prostu pomóc, bo zgoda, on był dzieckiem, które matka kochała, potem coś się przewinęło, on sam się przewinął, okropne rozmaite rzeczy, ale wierzyć w to, że w każdym jest to pragnienie miłości, ale też i pragnienie dobra jest w człowieku. Ale często, nie wiem, jak przesiedzi 20 lat, tak powiem, w ciężkim więzieniu, to straszna praca, żeby odbudować jakiś cień nadziei w tym człowieku. I to często jest. Rozmaicie bywa, część tak parę dni pobędzie, potem uciekają, ale bardzo dużo zostają. Już ma 5 czy 6 takich domów w Polsce. I jest druga sprawa. Pierwsza reakcja ludzi, którzy się dowiadują, że w ich miejscowości będzie taki dom, to jest lęk, nienawiść i agresja. Tak jak mamy teraz w całej dyskusji ogólnonarodowej sprawu uchodźców i tak dalej. A tutaj nie uchodźcy, nasi chłopcy. Polscy do końca. Nie, ale to jest zbrodniarze, to gdzie to będzie? I teraz cała praca, wyściskałem go, jak mi to opowiedział ten mój brat w kapłaństwie, to, że oni się już oswoili z tym, że to nie są, kurczę, to popatrz, wiesz, jak człowiek bliżej popatrzy, to jednak jest człowiek. I jak to niesłychanie dobrze działa terapeutycznie na tych ludzi, że ktoś im zaufał, że oni nie są skazani na to, że będą wszędzie, z każdego towarzystwa wyrzucani, to jesteś po prostu zbrodniarz, coś tam i tak dalej. I bardzo mi się wydaje, że to, co proponuje papież Franciszek, to tak przełożyć miłosierdzie na taki język, takich konkretnych działań. I nie tylko w tym znaczeniu jakichś takich działań takich charytatywnych, ale też i bardzo konkretnie przełożyć na nasze rodziny, nie wiem, życie zakonne i tak dalej, i tak dalej. Na wszystko. Proszę Państwa, myślę, że będziemy już kończyć. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jeżeli jakiekolwiek jeszcze pytania, to już w kuluarach, bardzo proszę. I myślę, że będziemy na jesieni kontynuować na nowo nasze spotkania w związku z Wojtyłą i Tischnerem, więc zapraszam pewnie od września albo od października, ale to będziemy Państwa informować, więc bardzo dziękuję i do widzenia. Dziękuję bardzo znakomitym moim prelegentom.